Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowna Pani Minister. Od dłuższego czasu przedstawiciele władz samorządowych, a w szczególności powiatów, zwracają się do mnie, do nas z problemem dotyczącym funkcjonowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w nadchodzącym w roku 2014. Otóż zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku każda jednostka będzie miała indywidualny wskaźnik zadłużenia i stąd konieczność dostosowania kwoty przypadających w roku budżetowym spłat wraz z odsetkami rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do wskaźnika wynikającego z wypracowanej w latach 2011-2013 nadwyżki. Zdaniem przedstawicieli władz lokalnych samorządy nie będą mogły zrealizować wymogów określonych w artykule 243, przynajmniej wiele z tych samorządów, z którymi mam kontakt, do artykułu 243 oczywiście ustawy o finansach publicznych, a jednocześnie nie będą mogły dostosować poziomu obsługi zadłużenia w 2014 roku do wskaźników nadwyżki bieżącej za lata 2011-2013. Oznacza to wprost, że kompetencje do uchwalania budżetu dla tych jednostek przejdą w trybie artykułu 240 ust. 3 do regionalnych izb obrachunkowych. I moje pytanie, czy nasze pytanie jest takie, czy o to chodzi Rzeszowskiej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która nie zgadza się z wnioskiem powiatu, tu konkretnie lubaczowskiego, w odróżnieniu od innych regionalnych izb obrachunkowych, które takie opinie posiadamy, wyrażają zgodę na udzielenie czy na zamianę w kredyt konsolidacyjny, który jest pewnym ratunkiem przy tym konkretnym powiecie zadłużeniu 36% i 82%. Niewysokim zadłużeniu jest możliwość dostosowania do tego artykułu 233. Niemniej interpretacja przepisów, i o to nam chodzi, Regionalnej Rzeszowskiej Izby jest inna niż innych regionalnych izb i inna niż Krajowej Izby Obrachunkowej, więc no, wydaje nam się, że to jest to samo państwo, to jest Polska.